moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na haul kosmetyczny. Trochę mi się tego nazbierało, także pokażę Wam, co w najbliższym czasie będę na kanale testować. Mam trochę kolorówki, trochę pielęgnacji, produkty do kremowego konturowania, mam produkty brązujące. Kupiłam również ostatnio bardzo fajny zestaw w Sephorze, co prawda ograniczam zakupy, jeśli chodzi o perfumerię, ale ten zestaw był naprawdę super opłacalny, także się na niego skusiłam, no i zaraz Wam go pokażę. Mam też trzy PR-ówki i właśnie od nich sobie zaczniemy. Pierwsza paczka jest od marki Adria Sabioni. Dostałam od nich ostatnio maila z zapytaniem, czy chciałabym przetestować ich produkty. Oczywiście bardzo chętnie się zgodziłam, wcześniej nie słyszałam o tej marce. Jest to polska marka, w tym momencie mają oni w swoim asortymencie dwa zapachy oraz dwa produkty pielęgnacyjne. Wszystkie cztery kosmetyki otrzymałam do testów. Jeśli chodzi o zapachy, są to wody perfumowane, pojemność 50 ml, mamy dwie wersje. Alletante oraz Seduttore. Flakonik wygląda tak, ten zapach już zaczęłam sobie powoli testować. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, nuta głowy czerwone jagody, wata cukrowa, pomarańcza oraz jabłko, nuty serca, nuty kwiatowe i konwalia, baza nuty drzewne, mech i bursztyn. Jest to zapach lekko słodkawy, lekko owocowy, nie wybija się mocno watą cukrową, ale czuć troszeczkę cukier. Chociaż nie jest on taki bardzo słodki, bardzo przytłaczający. Powiedziałabym, że jest to zapach owocowo-słodki, ale przy tym bardzo świeży, więc fajny na lato. Nie jest on lepki, nie jest ciężki. Mamy delikatne kwiaty, ale one są naprawdę bardzo subtelne, także zapach mi się podoba. Z pielęgnacji mamy serum odżywczo-liftingujące oraz krem odżywczo-liftingujący. Serum już zaczęłam sobie testować i zapowiada się całkiem spoko. W składzie mamy innowacyjny składnik, jest to ekstrakt z żywicy drzewa brzoskwiniowego. Mamy kwas hialuronowy, kompleks NMF, czyli Natural Moisturizing Factor, który ma mocno nawilżać, ujędrniać i wygładzać. A jeśli chodzi o krem, to mamy jeszcze dodatkowo masło shea oraz oleje roślinne. Także krem również będę za kilka dni testować, no i za jakiś czas powiem Wam na kanale, jak te produkty mi się sprawdziły. Kolejna paczka jest od marki Yossi, o tej marce sporo słyszałam, ale jeszcze nic od nich nie testowałam. Jest to paczka personalizowana, więc mogłam sobie wybrać kosmetyki, które mam ochotę przetestować. I wybrałam sobie po pierwsze cytrusową esencję z naturalnymi kwasami AHA, kwasem hialuronowym oraz niacynamidem. Jak widzicie, ta esencja jest naprawdę bardzo duża, mamy tutaj aż 200 ml. Jest ona dedykowana do każdego typu cery. Jeśli chodzi o takie esencje, to mówi się o nich, że są to bogatsze toniki, toniki napakowane dużą ilością składników aktywnych, także bardzo chętnie sobie tą esencję przetestuję. Drugi produkt, który mnie mega ciekawi, jest to hydrofilny olejek do demakijażu i mycia twarzy, morela, lnianka oraz rokitnik. Wygląda to w ten sposób. Pojemność tego olejku to 100 ml, więc jak na taki produkt jest to dosyć sporo. Jak widzicie, mamy szklane opakowania. Jeśli chodzi o ten olejek, on się zmienia w emulsję. Ja takie produkty bardzo lubię, także również będę testować. I ostatni produkt to krem pod oczy Czarny Bez. Jest to wygładzający krem pod oczy z witaminą C3%, różą oraz winem. Pojemność to 15 ml. Ja ostatnio żadnego nowego kremu pod oczy nie testowałam, także zaraz wrzucam go do swojej wieczornej pielęgnacji. No i zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Ostatnia paczka jest od marki Yanda. Dostałam kilka produktów z serii My Clinic. Mam tutaj hydroaktywny tonik, prowitamina B5, kwas mlekowy, kwas hialuronowy. Ja kiedyś tonik z Yandy testowałam, ale wydaje mi się, że była to jakaś inna seria. Nie wiem w ogóle, czy nie są to nowości. Dalej płyn micelarny. Mamy tutaj kompleks oligoelementów, nawilżający aloes, kwas mlekowy oraz kwas hialuronowy. Mamy na tych opakowaniach napisane, że są to produkty uniwersalne do każdego rodzaju skóry, także to jest spoko. Jak widzicie, bardzo duże pojemności. Trzeci produkt to hydroaktywny żel do mycia twarzy, bioaktywny nawilżacz, kwas hialuronowy, kompleks ochronny, krem do twarzy na noc, jest to Dermo Infusion hialuronowy krem na dobranoc oraz perłowy peeling mikrosferyczny, drobnoziarnista kremowa formuła, mikronizowana perła i esencja z białych kwiatów. Jeśli chodzi o te produkty, myślę, że wszystkich sobie nie zostawię. Na pewno coś wrzucę Wam do świątecznego rozdania. Przeskakujemy sobie do moich zakupów. Zaczniemy od Rossmana. Kupiłam ostatnio 4 produkty, 3 kosmetyki do makijażu stricte pod testy i jeden produkt pielęgnacyjny. Jeśli chodzi o makijaż, zdecydowałam się na nowy puder od Vibo. Jest to serum powder. Ma być to odżywczy puder, który zawiera kompleks olejów owocowych, oleje makadamia, monoi oraz ekstrakty z komosy. Ogólnie za pudrami z Vibo nie przepadam, ale widziałam jakiś czas temu test tego pudru na YouTubie i był bardzo mocno polecany. Także stwierdziłam, że jak jest w promocji, to go kupię. On kosztował na promce chyba coś koło 20-25 zł.
wzięłam również puder, który mnie bardzo ciekawi. Jest to nowość od AA Wings of Color Satin Glow Translucent Loose Powder. Choć to puder dający satynowe wykończenie i efekt soft focus. Jeśli chodzi o nowości AA, z tego co kojarzę, wyszło kilka nowych pudrów, ale ten oczywiście interesował mnie najbardziej. No i zdecydowałam się na nowy żel. Zastanawiałam się, czy jest on mi potrzebny, bo w sumie mam sporo żeli do brwi, ale doszłam do wniosku, że się skuszę, tym bardziej, że był na promce. Jest to po prostu ultra utrwalający żel do brwi, seria Star Secrets. Wydaje mi się, że z tej serii wyszły ostatnio jakieś nowe produkty do kremowego konturowania, także będę musiała się zainteresować. Oczywiście ten żel przetestujemy sobie niedługo w teście nowości drogeryjnych. Ostatni produkt z Rossmana to maseczka enzymatyczna od marki Mia. Jest to dokładnie peeling maska enzymatyczna z witaminą C. Ja ostatnio mam bzika na punkcie kosmetyków z witaminą C, one mi bardzo służą, także stwierdziłam, że się skuszę. Mamy tutaj sporo fajnych składników, 6 wyciągów owocowych, mamy enzymy, m.in. papainę, bromelainę, ficynę, mamy hibiskus, mamy ekstrakty ze śliwki, witaminę C, prebiotyki, inulinę, kompleks nawilżających cukrów. Producent nam obiecuje, że przy regularnym stosowaniu produkt rozjaśni przebarwienia, wyrówna kolory, zmniejszy pory i zmarszczki oraz zapewni efekt baby face. Także będę na dniach testować i oczywiście dam Wam na kanale znać, czy jest to coś fajnego, wartego uwagi, czy może jednak nie do końca. Dalej nowości od Eveline. Miałam zamawiać je na stronie Hebe, ale jak chciałam zrobić zamówienie, to okazało się, że ten puder nagle był niedostępny, także stwierdziłam, że nie będę czekać, aż się pojawi, nie będę czekać, aż te produkty będą w Rossmanie, tylko po prostu zamówię ze strony Eveline. Pierwszy produkt jest to nowy puder z serii Varieté Ultra Fixing Translucent Loose Powder. Mamy tutaj lawendę, mamy skwalan. Puder ma być wygładzający, ma dawać matowe, naturalne wykończenie. Ja bardzo lubię pudry od Eveline, także jak zobaczyłam, że wyszedł nowy puder, no to stwierdziłam, że oczywiście go przetestuję. Wzięłam również nowy odcień różu z serii Wonder Match. Ja te róże uwielbiam, mam dwa kolory. Do tej pory były dostępne chyba 3 odcienie. Gama poszerzyła się o 2 nowe, także wzięłam sobie najciemniejszy kolor 05. On jest takim bardzo zgaszonym odcieniem. Jest też dosyć ciemny, jeszcze go nie swatchowałam, ale przez opakowanie tak to wygląda. Na swatchu on też wyglądał na taki bardzo zgaszony, pasujący fajnie na jesień, na zimę. Ja takich kolorów w swojej kolekcji nie mam, także się na niego skusiłam. Jak będę go testować, to pokażę Wam swatche wszystkich odcieni, które mam. No i zobaczycie, jak to obok siebie wygląda. I wzięłam jeszcze eyeliner Varieté w kolorze 02 Shiny Brown. Pomyślałam sobie, że będzie to idealny eyeliner do brązowych makijaży. Ja takie makijaże bardzo często robię na co dzień, także na pewno on mi się przyda. W ogóle na TikToku pojawił się ostatnio nowy trend na makijaż latte make-up, czyli cały w brązach, brązowe usta, brązowe oczy. Do tego bardzo świetlista, zdrowa cera, taki trochę flawless make-up, zero różu, tylko bronzer i rozświetlacz. Powiem Wam, że bardzo mi się ten trend podoba i na pewno zrobię taki makijaż na kanale. Wzięłam jeszcze do testów coś takiego, jest to żel balsam samoopalający, seria Brazilian Body. Wydaje mi się, że jest to jakaś nowa seria, jeśli chodzi o kosmetyki Eveline. Mamy tutaj hydrolat z pomarańczy, kofeinę, niacynamid oraz witaminę E, jasna i ciemna karnacja, także będę na dniach testować. No i zobaczymy, jak ten produkt mi się sprawdzi. Na stronie Hebe na promocji zamówiłam ostatnio nowości Paezę i Krzyszkowska. Planowałam kupić tylko róż, zastanawiałam się, czy może nie wezmę rozświetlacza. Ostatecznie wzięłam róż, bronzer i rozświetlacz. Doszłam do wniosku, że jak biorę te dwa produkty, no to wezmę też bronzer. Tym bardziej, że mnóstwo osób te produkty poleca. Róż wzięłam ostatecznie w kolorze 02, czyli takim najbardziej brzoskwiniowym. Planowałam kupić chyba 01. Ale powiem Wam, że jak popatrzyłam na swatche, no to jednak ta 02 była najbliższa mojemu sercu. Jeśli chodzi o bronzer, wzięłam 01, czyli ten jaśniejszy i rozświetlacz był chyba w jednym kolorze, czyli po prostu 01. Przejdziemy sobie teraz do małego zamówienia z Contigo. Kupiłam dwie nowości z Recibo. Po pierwsze krem do twarzy, który jak zobaczyłam na Instagramie, to od razu stwierdziłam, że jak będzie na fajnej promocji, to na pewno go kupię i przetestuję. Ja ostatnio mam fazę na produkty brązujące do twarzy i jest to właśnie tego typu produkt, ale dodatkowo ma on być pielęgnacyjny. Jest to dokładnie regenerujący krem na noc z efektem subtelnej opalenizny. Wydaje mi się, że do tej pory nie spotkałam się z tego typu produktem. Także jestem bardzo ciekawa, jak moja skóra będzie wyglądała po kilkunastu dniach stosowania tego kremu. Odstawiłam na razie mgiełki brązujące i myślę, że już dzisiaj zacznę ten krem testować. Także zobaczymy, jak będę wyglądała po kilku dniach. No powiem Wam, że naprawdę bardzo ciekawy produkt. Drugi kosmetyk, na który się zdecydowałam, to tonik brązujący od Recibo. Tylko jest to wersja
Medium to Dark. Wydaje mi się, że jest to nowość. Wcześniej widziałam chyba tylko wersję Light to Medium, czyli taką delikatniejszą. Nad zakupem tego toniku zastanawiałam się już w zeszłym roku. Ostatecznie skusiłam się na mgiełkę z Isle of Paradise, dlatego że ten tonik był bardzo mocno polecany, ale sporo osób pisało, że on daje ultra subtelny efekt, że trzeba nałożyć go dużo i trzeba używać go często, żeby ten efekt był mocniejszy. Więc jak pojawiła się wersja Medium to Dark, wydaje mi się, że po prostu jest to produkt bardziej skoncentrowany, no to stwierdziłam, że go kupię. Jeżeli jest mocniejszy, to nie trzeba będzie nakładać go tak często i po prostu będzie bardziej wydajny. Była promocja i na tonik, i na krem, także się skusiłam, no i będę testować. Dalej serum pod oczy od Veolia, które już jakiś czas miałam na swojej liście zakupowej, także jak pojawiła się promka, no to sobie to serum zamówiłam. Jest to 20 Seconds Magic Eye Treatment w wersji Glam. Ja tą klasyczną wersję mam i bardzo dobrze mi się sprawdza, także stwierdziłam, że na tą również się skuszę. Serum ma działać bardzo podobnie jak klasyczna wersja, czyli ma być liftingujące, naprawcze, nawilżające, odżywcze, ale dodatkowo ma być to kosmetyk rozświetlający. Także myślę, że na dniach będę ten produkt testować na dzień. Jeśli chodzi o moje zakupy, mam jeszcze coś, co upolowałam na Vinted. Jest to pianka do mycia twarzy z Benefitu z serii The Professional. Ogólnie ta seria mnie bardzo ciekawi, ale ceny w Sephorze są naprawdę kosmiczne. Pianka kosztuje chyba coś koło 130 zł. Olejek do demakijażu, na który również poluję, kosztuje jakieś 170 czy 180, więc na pewno w tej cenie bym tych produktów nie kupiła. Więc postanowiłam, że jeżeli złapię te produkty na Vinted w fajnej cenie, no to je sobie kupię. Piankę kupiłam chyba za 50 albo za 55 zł, także nie jest to tanie jak na piankę. No ale patrząc na cenę regularną, jest ona naprawdę fajna. Co do olejku do demakijażu, postanowiłam sobie, że jeżeli upoluję go do 60 zł, to również go sobie kupię i przetestuję. Także jeżeli znacie tą serię, to dajcie znać. Myślałam jeszcze nad maską oczyszczającą, ale nie widziałam, żeby na Vinted kosztowała jakieś 50, 60, 70 zł. Zazwyczaj była to cena koło stówki, także jest to już dosyć dużo jak na maskę oczyszczającą. Ostatnie moje zakupy są z Sephory, kupiłam sobie jakiś czas temu nową konturówkę z Too Faced Lip Injection. No i powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona, mam kolorek Hot and Spicy i jest on naprawdę przepiękny, ale niestety ta konturówka jest niewydajna. Używam jej regularnie od mniej więcej 2 tygodni, no i niestety widzę, że zużycie jest dosyć spore. Ogólnie konturówka jest super, bo jest bardzo dobrze napigmentowana, jest kremowa, jest super trwała. No ale to zużycie troszkę mnie martwi. I ostatnio zamówiłam jeszcze zestaw z Sephory, jest to dokładnie kalendarz poświąteczny. Był on dostępny na wyprzedaży w mega cenie, bo kosztował coś koło 140 zł, a mamy tutaj aż 7 produktów, z czego 3 pełnowymiarowe i 4 travel size'y, także naprawdę bardzo się opłaca. Dzieląc cenę tego zestawu przez ilość produktów, wychodzi mniej więcej 20 zł za produkt, także pomimo tego, że postanowiłam, że nie będę w najbliższym czasie kupować nic w perfumeriach, no to jednak się na ten zestaw skusiłam. Mamy tutaj naprawdę fajną zawartość i podliczając ceny regularne tych kosmetyków, myślę, że ten zestaw może być wart nawet około 500 zł. W zestawie mamy żel do brwi z Benefitu 24 Hour w pojemności Travel Size, róż pełnowymiarowy Huda Beauty Glowish w kolorze 02 Karin Coral, mam ten róż w kolorze 03 i bardzo lubię, maskarę Ilia Beauty pojemność Travel Size, mgiełkę Make Up Forever również w pojemności Travel Size 30 ml, pędzel Sephora Collection 06, ja ten pędzel mam z innego zestawu Sephory, także będę miała 2, ale nie narzekam, bo jest naprawdę ok. Pełnowymiarowa pomadka Sephora Collection, wykończenie winylowe w kolorze 06 oraz korektor Start w pojemności Travel Size. Jest to niestety tylko 1 ml, ten korektor jest miniaturkowy, ale jego cena regularna to chyba 60 czy nawet 80 zł, także jest on mega drogi, chętnie go sobie przetestuję. Jeśli chodzi o ten haul, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, które kosmetyki z tych, które Wam dzisiaj pokazałam, interesują Was najbardziej, na które testy czekacie. Dajcie też znać, czy upolowaliście coś na wyprzedaży w Sephorze, a jeśli tak, to co? Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!